siemaneczko, witam wszystkich w 90. części Let's Play Wiedźmin. Przypominam, że ostatnio trafiliśmy do katakumb pod Starym Dworzyszczem w celu dopadnięcia wreszcie Javeda i żeby wreszcie odpowiedział skurwy za to, co zrobił. Przejdziemy tędy, nie bardzo. To tutaj są kraty, tak? Aha, dobra. Czyli mapka się prezentuje tak, spoko. Pomógł nam oczywiście przy tym Siegfried, on tam pilnuje naszych tyłów, żeby nas te przeklęte ogary i te inne mutanty nie dopadły po prostu. A co tu się dzieje? Wiesz, że Rajla miała do ciebie słabość. Zawsze cię podziwiała. Szkoda, stanowilibyście dobraną parę. No, kończmy tę farsę. Rzekłeś. Oto Kościej. Stworzony specjalnie do walki. Zabójca doskonały. Jeszcze okaże. Geralt! Nie ta broń. No, teraz zobaczymy, jak zabójca z niego doskonały, czy też nie. No, jak widzicie, na ogień jest wrażliwy, skubaniutki. Całe szczęście, bo jakby nie był wrażliwy, to dopiero byłby problem. Dobra, chyba nie muszę tutaj jakiegoś specjalnego sposobu na pokonanie go, tylko taki inny wystarczy w 100%, co? Tak nie jest taki twardy. Oj. Ojej. Jednak zadaje obrażenia i to ładne. Nie. Biegnij, Geralt, szybciej, no come on. Jednak trzeba trochę z dystansu się trzymać. Bo skubaniutki, czemu nam cały czas HP zabiera? Ej, to mi się nie podoba, to mi się nie podoba. Dobra. Biegnij, Geralt. Okej. No co ty powiesz na to, skurwielu? Pal się, pieprzony, kurwa, pająku, krawie, czy kim ty tam w ogóle, kurwa, jesteś, stary? Mam nadzieję, że zdechniesz. Kurwa, zablokowałem się, Jezus! Biegnij, Geralt, biegnij, Boże! No i chuj. Geralt, proszę cię, litości, bo nas tu zarżnie ten pierdolony krab. Znowu mnie, kurwa, zranił pieprzony, krwawienie mi zarzucił. Jebana gnida. Biegnij. Dobra. Jezu, jak nam zarzuca to krwawienie, to... Ej, ja tych eliksirów za dużo pić nie mogę, bo oni mi... Te eliksiry dają też zatrucie. O, mordę. Dobra, ale została mu 1/3 HP. Może jakoś damy radę. Poczekamy, aż nam się naładuje na 2 strzały. I znowu uderzymy w tego skurwiela. No jednak on jak już nas złapie, no to bardzo szybko może nas zabić. Więc lepiej atakować go z dystansu. Na 2 strzały to jeszcze. Jeszcze. Kościej. Dobra, no jeszcze. To mu zostało tego HP. 1/4. W sumie 1/4. No teraz to życie wolniej ubywa. Jakoś na początku wcześniej mu szybciej to życie ubywało. Teraz coś się to dłuży. No biegaj, Geralt. Bo inaczej można nas szybko zabić. A nie chcę tej walki powtarzać. Wolę sobie teraz tak pobiegać. Poczekać, aż mi się to załaduje i go zniszczyć. No, 2 strzały jeszcze starczą na niego. O, shit. Mogą mnie starczyć. Nie bardzo coś. Poczekamy, aż będą 3. No... What the fuck? Co ten skurwiel mi zrobił? Biegnij.
Dobra, na szczęście nie rzucił na mnie żadnego krwawienia. Biegnij, 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 Geralt. Dobra. Dobra. Zaraz zdechnie, zaraz zdechnie. Dobra, zajebiście. Zajebiście. Dobra, mam nadzieję, że miałeś coś ciekawego przy sobie. Serce kościeja. No, może się przydać. Może się przydać, dobra. Tutaj nic więcej nie ma. Czyli tędy, tak? Okej, przydałoby się zapisać. Jak najbardziej. Co tam mamy? Zamaskowany wojownik. Okej. Zamaskowany wojownik. Biegnie. Tak, co mówiłeś, stary? To mi się chyba przesłyszało, naprawdę. Mutant zabójca, to już poproszę srebrny i igni. Dobra, Ogara też poprosimy od razu. Dobra. Nie, ty jeszcze tu żyjesz? O Jezus, to zakręty ogier. Umrzyj, po prostu umrzyj. No ty, tak, kurwa, proszę cię, stary. Okej. No tam kolejny ogier, super. No, jeszcze... A nie, mutant, sorry. To tylko mutant, albo aż mutant. Dobra, dawaj go, Geralt. No okej. I pytanie, którędy mam teraz iść, co? Co tutaj jest zaznaczone? Laboratorium? A tutaj jest jakieś wyjście? Co tutaj jest? Nie chowaj miecza, bro. Geralt, proszę cię, nigdy nie chowaj miecza. Śmierdzi mi tu jakimś wyjściem, ale czy ja tutaj chcę iść? To jest tylko ognisko. Nie, nie, ja tędy nie chcę iść, bo to jest jakieś wyjście albo coś w tym stylu. W ogóle jaskółka mi się skończyła. Może wypijmy sobie jaskółkę. Udając się na spoczynek, tak? To lepiej udajmy się na spoczynek. Jednak Geralt nie wygląda za dobrze. Nie mogę medytować przy zgaszonym ognisku. Ale już się pali. Muszę je najpierw rozpalić. Już się pali. Okej. To nam powinno trochę pomóc, co? Przynajmniej mam taką nadzieję. Przynajmniej, no, zajebiście, tylko. Niestety eliksir kot nam przepadł, ale mamy ich jeszcze trochę, więc nie będzie tragedii. Chyba, że nie będzie nam potrzebny. Nie, no jednak będzie nam potrzebny. Jednak będzie nam potrzebny. Wypij go, Geralt. Świetnie. Dobra, i teraz którędy? Tutaj się mamy udać? O, chyba tam na wprost, tak? Tak, dokładnie. Tam nas kieruje ta strzałka. No, chodźcie, robaczki. Wiem, że tam jeszcze jesteście. Zamaskowany wojownik, proszę bardzo. Wyjście z katakumb. Czy tam był cmentarz? Jest cmentarz. Zajebiście. Cmentarz, nawet nie wiem, jak ja się cieszę na twój widok. A duchy są, ale duchy się nie interesują. Dobra. Okej. Tu mamy jeszcze Garkain. Proszę, proszę, tylko tu jeszcze na imprezę wpadł. Dawaj, Geralt, kończ go i bierz szczękę od cmentara. No, dawaj, dawaj.
Jezu, aż taki twardy? To weź silne ataki. Na to już nie będzie taki twardy. No właśnie. Tak jest. Dobra, zajebiście. Wyjście z katakumb. Nie, no to mnie nie interesuje. Kurde. Tu mogę zejść. A tam jest to przejście, tak? No w mordę. No to może zejdźmy sobie najpierw tutaj. Ale tu jest tylko garkań. Okej, może będzie ogłuszenie? Nie. Może będzie ogłuszenie? Tak jest. Zajebiście. Czy coś tutaj jeszcze jest? Czy tak... Nie, nic więcej tutaj nie ma. Dobrze, dobrze wiedzieć. Chodźmy teraz tutaj. Nie chowaj broni. Tam jest zamaskowany zabójca, tak? Tam wojownik, przepraszam, wojownik. No, chodź tutaj. Dziubanku. Pięknie. Dobra. Jakaś pułapka? Cholera wie. No chodź, chodź, chodź. Będziesz długo zdychał! No ale ty za to szybciutko zdechniesz. Dokładnie. Ty tam został nam, aha, takie buty. Dobra. Wojownika bym poprosił. Okej, pięknie. Zajebiście. Ładny finisher Geralt. Pogratulować, pogratulować. Zmień sobie teraz broń na srebrny. Zostały tam nam dwa ogary. Poprosimy od razu dwa. Do tańca. Dawaj, dawaj, Geralt. No krój, no raz dwa, raz dwa, bo nie mam czasu naprawdę. Dobra, pięknie. Okej, czy coś tutaj jeszcze jest ciekawego? Nie, chodźmy tam dalej. Okej. Śmierdzi mi to jakąś kolejną walką? Czy mi się tylko wydaje? No, proszę, proszę, kto tam się pojawił? Javed? Chyba tak, co? Jesteś straszliwie irytujący. Tak jak do ty. Tego porąbałeś owoc mojej długiej pracy, mojego kościeja. Cóż, trzeba będzie rozwiązać sprawę bardziej tradycyjnymi metodami. Nie mogę się doczekać. Jak to groźnie zabrzmiało. Gdzie się nauczyłeś tych teatralnych sztuczek? Nieważne. Uprzedzałem cię, że sikanie pod wiatr bywa opłakane w skutkach. Za dużo gadasz, Javed. Czyżby strach cię obleciał? Tym razem wysikałeś się na tornado. Zabić go. Co on ma z tym sikaniem? Kto go ma zabić? O kurwa. O chuj. To mogą być nieprzyjemni. Ale na nich też są metody. Co? Standardowo inni? No, myślę, że inni sobie idealnie poradzi. Kurwa, znowu się zaplątałem w tym korzeniu, tak jak wtedy. Myślę, że inni sobie idealnie z nimi poradzi. Poczekamy, aż się naładuje. No, panowie, panowie, gotowi jesteście na ostry pierdół? Dawaj, dawaj, Geralt. Chyba są prościejsi od kościeja, na pewno są prościejsi od kościeja. Ja nie wiem, co tutaj sugerowało jakimś tornado, chyba nie chodziło mu o nich. Oni są dosyć słabi, na to powiedziałbym, że bardzo słabi. Tak, bardzo słabi. Chociaż mają kozackie zbroje. Nie ma co, zbroje mają kozackie. Mam nadzieję, że ja niedługo też będę miał swoją kozacką zbroję. Dawaj, dawaj, stary. Dobra. Co to za szkielet tam wisi? Smoka jakiegoś?
Teleportowałeś mnie z kurwi baku jeden? Twoja kolej, Javed. Tak jest. Dawno nauczyłem się polegać wyłącznie na sobie. Zanim cię zabiję, chcę, żebyś o czymś wiedział. Wysłałem silny oddział do szpitala. Wejdą tam i zabiją wszystkich rannych, a ta ruda suka będzie się temu przyglądać. Później pewnie ją zgwałcą, a następnie przyprowadzą do mnie. Zrozumie wtedy, że powinna się zabić, ale na to będzie za późno. Podamy jej mutagenę. I co powiesz, Wiedźminie? Dalej będziesz zgrywał zimnego twardziela? Powiem ci. Nie robi to na mnie wrażenia, bo blefujesz. To ty się boisz, Javed. Nasyłasz na mnie morderców, mamisz pięknymi słówkami, grozisz śmiercią. To wszystko dym w oczy. Umierasz ze strachu i odwlekasz to, co nieuniknione. Alar Zarbintara! Dobra, skończ pierdolić, stary. Zaczynamy zabawę. Amulet Berengara? Masz przy sobie amulet Berengara? Zaiste mam. Jakiś problem? Problem? Możesz mnie osłabić, ale i tak zginiesz. Niepotrzebny pojedynek. Niepotrzebna śmierć. Nic dobrego z tego nie wynikło. Prawie nic. Nie wiem, skąd Berengar wytrzasnął ten medalion. Może chciał się przeciwstawić Javedowi? Może. To wie. Wdepnąłeś w niezłe gówno. O Jezus. Mam w ogóle jakieś... Nie mam jaskółki. Super, ale... Przede wszystkim pij jaskółkę. Po drugie wyciągnij właściwy miecz. Po trzecie ignij. Osłabia go elegancko. Twoje sztuczki na nic się nie zdadzą. To się jeszcze okaże, stary. A to się jeszcze okaże. No, troszkę kom chapsa już zabrałem. Nie jest najgorzej. No, Igni idealnie nadaje się do takich sytuacji. Nie, ja ten będziemy biegać szybciej, tak. Oh shit. Wydepnąłeś w niezłe gówno. Oh shit, to mnie akurat zabolało, stary. Dobra, myślę, że trzeba trochę powojować mieczykiem. Ała. Ała, stary, wstawaj, Geralt. Wstawaj. Dobra, teraz moja kolej. Na znak. Kurwa, co on mi tu rzuca? Powalenie, pieprzony. Rozerwę cię na strzępy. Zesrasz się, nie rozerwiesz mnie na strzępy. Idioto. A teraz co to było? Oślepienie, super. Super, no po prostu świetnie. No i powalenie, kurwa pięknie. No po prostu pięknie. Czekajcie, czy my mamy coś na regenerację? Nie. Czy coś tutaj jest na regenerację? Kurwa. No nie widzę tu nic ciekawego. Nie, no nie ma nic ciekawego. Szkoda. Szkoda. No w takim razie załatwimy to starą metodą, co? Ignij i spierdolka. Twoje sztuczki na nic się nie zdadzą. Tam to czemuż trochę życia straciłeś? Skoro moje sztuczki nic nie działają. Że twoje coś działają? No może odrobinę też działają, no ale bez przesady. Oj, nie blokuj się tu, Geralt. Wdepnąłeś w niezłe gówno. A co ty tam wiesz? Dobra, ile on tam ma tego HP? Jeszcze ma sporo tego HP całkiem. Uważaj, bo nie będzie chciał powalenia użyć. Oślepił, ale trochę go tam trafia. Tylko, że on mnie oślepia szybko. Twoje sztuczki na nic się nie zdadzą. To się okaże.
to się okaże. Wow, cofaj się, Geralt. Cofaj się. Dobra, niech nam się na dwa strzały podregeneruje. Teraz o wiele szybciej się regeneruje, jak mamy na drugim poziomie tą naszą moc. Tak teraz zauważyłem. Chyba, że mi się wydaje, ale nie. Chyba nie. Wydepnąłeś niezłe gówno. Co ty tam, stary, wiesz? No, jeszcze mnie nie oślepiłeś, a nie, już rzucił. Ale nie, ładnie mu pojechać po HP teraz. Ładnie. Dobra. Wow. Dobra, dawaj go, Geralt. Rozerwę cię na strzępy. Już na pewno. Javet, to jest twój koniec. Uświadom to sobie wreszcie, stary. Kurwa, oślepienie. Cofnij się, Geralt. Cofnij się. Twoje sztuczki na nic się nie zdadzą. Co ty tam pierdolisz, stary? Zaraz będzie twój koniec, czy tego chcesz, czy nie. No końcówka, no. Wstawaj, Geralt. Cofnij się troszeczkę. Ignij. O, jeszcze mnie tak powalił. Niezłe gówno. A, wow. Teraz będzie się cały czas powalał. Oj, nie sądzę. Fuck. Jeszcze oślepienie mu musiało wejść. Cofnij się, Geralt. Dobra, ignij. Rozerwę cię na strzępy. No, Geralt. Kurwa, oślepienie musiało mu wejść. Co za frajer. No, końcówka. Zajebiście, Javet pierdolony skurwiel wreszcie nie żyje. Aha, chętnie. Tak jest. O, zajebiście. Dobra. Do komory dopisuję nad ludzi. Zajebiście. Co mi tutaj jeszcze dał? O, z serca Kościeja. Jeden złoty talent. No to kozacko. Coś jeszcze tutaj jest? Nie. Nic więcej tutaj nie ma, jest tylko lustro. Dobra, no to czas opadać to lustro, tylko sobie zapiszmy. Wreszcie Javet nie żyje. Zajebiście. No i co zobaczymy w tym lustrze? Słyszysz mnie? Co się tam dzieje? Co z tymi eksperymentami? Pilnie potrzebuję w Wyzimie zmutowanych braci zakonnych. Przyślij mi też więcej tych nieudanych eksperymentów. Na tym etapie planu nie mogę pozwolić na żadne opóźnienia. Odezwij się. Javet nie żyje. Wiedźmin Geralt. Proszę. Oczekuj mnie, wielki mistrzu. Wkrótce. No tego się nie spodziewałem, że wielki mistrz razem z Javetem? O kurwa. Nareszcie. Już się bałem, że nigdy nie wyjdziesz. Nie tak łatwo mnie zabić. I jak widzę ciebie też. Co znalazłeś w katakumbach? Coś, co ci się nie spodoba. Wiedźminie? Przywódca Salamandry nie żyje. To dobra wiadomość. Teraz chcę usłyszeć złą. Wszystko wskazuje na to, że za Salamandrą stoi zakon Płonącej Róży. To niemożliwe. To kłamstwo! Przykro mi, ale mam na to dowody. Zostaliśmy oszukani, Zygfrydzie. Musimy donieść o wszystkim królowi, zanim będzie za późno. Na przystani znajdziesz łódź. Spotkajmy się tam. Dobrze. Okej. A co, już to wszystko? Naprzód! Okej. No dobra, ale to chyba zostawimy sobie na następny odcinek. Łódź, gdzie jest ta łódź? A, na przystani. Którędy ja tam pójdę? No, sytuacja się nieźle skomplikowała, nie ma co. Dobra, ale na dzisiaj to by chyba było na tyle. Mogę zapisać grę? Mogę. No kurde, Javet nie żyje, ale wielki mistrz jeszcze został. Więc tak powoli wyczuwam koniec Wiedźmina, tak coś czuję. Ale mam nadzieję, że jeszcze uda mi się zdobyć tą zbroję zajebistą, kurde.
bo musimy to zrobić, bo inaczej będzie lipa straszna. Okej, ale na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba, więc wiecie, komentujcie, subskrybujcie, zostawcie jakiś znak po sobie. Oczywiście możecie też zalajkować fanpage'a, żeby być cały czas na bieżąco. Więc trzymajcie się, cześć!